Proszę Państwa, mam zaszczyt otworzyć w naszym muzeum niecodzienną wystawę. Wystawę fotografii i malarstwa panów Jerzego Kośnika i Mirka Greluka. Proszę Państwa, po raz pierwszy prezentujemy w muzeum taką wystawę. Po raz pierwszy o tak późnej porze. I po raz pierwszy z masą atrakcji. Proszę Państwa, chciałam bardzo serdecznie podziękować panom artystom za to, za pomysł i za to, że chcieli pokazać w naszym muzeum taką wystawę. A Państwu chciałam życzyć jak najlepszych wrażeń i oczywiście przedniej zabawy. Witam Państwa. Jak wspomniała już Pani Dyrektor, mamy przyjemność zaprezentować Państwu dwie wystawy. Jedna fotograficzna, autorstwa Jerzego Kośnika, pod tytułem Twarze kina. Druga wystawa fotografii i malarstwa, autorstwa Mirosława Greluka, pod tytułem Oblicza kobiety. Ja myślę, że Państwo znacie obu autorów. Mirek wiele razy pokazywał swoje prace w Siedlcach. Pisano o nim również w prasie. Jak również sądzę, że znacie Państwo Jerzego Kośnika. A jeśli ktoś z Państwa nie miał okazji osobiście go poznać, jak również nie miał okazji oglądać jego wystaw, na pewno widział jego pracę, jego fotografie w popularnych magazynach ilustrowanych, ponieważ były publikowane w filmie, w ekranie, można je było zobaczyć w zwierciadle, w świecie mody czy w urodzie. Od wielu lat, każdego roku, Jerzy Kośnik fotografuje gwiazdy światowego kina na festiwalu w Cannes. Na naszej wystawie pokazujemy właśnie portrety gwiazd filmu. Obecnie również wiele pism ilustrowanych korzysta z bardzo bogatego archiwum fotograficznego Jerzego Kośnika. Możemy jego zdjęcia oglądać właśnie w magazynie. Interesuje go akt, jak również portret, ale również interesuje go fotografia dokumentalna. Dokumentuje wydarzenia historyczne, a takie najbardziej jakby znane, popularne, które wiele mówiły o nim, to zdjęcia dokumentalne z czasu stanu wojennego w Polsce, które obiegły cały świat i właściwie wszyscy mogli je oglądać. Ostatnio Jerzy Kośnik zajmuje się fotografią komputerową i nasza wystawa właśnie jest takim jakby dowodem jego działań w tej dziedzinie. Mamy okazję obejrzeć 39 prac właśnie w tej technice wykonanych. Portret to temat, który chyba od zawsze interesował artystów, obojętnie jaka to dziedzina, fotografia, malarstwo, poezja, muzyka. I na naszej wystawie pod tytułem Oblicza kobiety pokazujemy właśnie ponad 30 fotografii barwnych, gdzie właśnie Mirek Greluk pokazuje portret. W swojej twórczości zajmuje się zarówno fotografią, jak i malarstwem i te dwie dyscypliny traktuje jakby nierozłącznie. Swój plastyczny sposób widzenia świata wykorzystuje w fotografii, a fotografię wykorzystuje w malarstwie. I ta wystawa o tym traktuje. Interesuje go portret, interesuje go akt, ale również zajmuje go pejzaż i taki temat, który myślę, że każdy artysta w swojej twórczości bardziej jawnie lub nie, kwiaty. Pokazujemy na wystawie również cykl jego bukietów. Mirek jest młodym artystą, bardzo poszukującym. Myślę, że cały czas szuka swojego miejsca w sztuce. W Siedlcach pokazywał wiele razy. Państwo widzieliście jego wystawy, czytaliście opinie na temat tych wystaw. Ja nie będę się powtarzała po prostu w tych opiniach, tylko dodam tak informacyjnie, że aktualnie Mirek jest stypendystą ministra kultury i sztuki. Ja pragnę...
chciałem podziękować za takie przedstawienie mojej twórczości i powiedzieć o czymś, o czym nie zostało powiedziane. Mianowicie na trzech obrazach jest coś, co jest wspólne nasze, Mirka i moje. Mianowicie w czasie pierwszej wizyty Mirek, przeglądając zdjęcia mojej akty czarno-białe, trzy z nich poprosił, tak mu się podobały, poprosił, czy mógłby wykorzystać w swoim malarstwie. I właśnie tutaj mamy raz, tak, Mirku, jak nazywasz? I tamte dwa obrazy są, które dziewczyna na nich jest po prostu ze zdjęcia, które ja zrobiłem. Czyli mamy taki na tej naszej wystawie rzeczy, które są już bardzo bezpośrednio nas łączą. Ja tym razem nie pokazywałem swoich aktów, aczkolwiek tematycznie byłoby nawet to uzasadnione, ponieważ po raz pierwszy właśnie chciałem Państwu przywieźć wystawę portretów przetworzonych cyfrowo. Bo to są portrety zrobione wielkim gwiazdom klasycznie, właśnie w czasie festiwalu filmowego w Cannes, ale przetworzone i doprowadzone do doskonałości najnowszą techniką cyfrową, która pozwoliła, że te zdjęcia są bardzo plastyczne, bardzo bliskie właśnie malarstwu. Także cieszę się, że mogę Państwu zaprezentować. Jest niedaleko do Warszawy, ale czasami bardzo daleko. No i wiadomo, moje wernisaże, chciałem taką formułę stworzyć i myślę, że już to realizuję w tym roku, że jest to przyjemne z pożytecznym. Dzięki naszemu spotkaniu tutaj przy tych obrazach, to jest takie typowo towarzysko artystyczne, możemy też pomóc instytucjom potrzebującym pomocy. I dzisiaj te trzy obrazy, które tutaj widzimy, jeden za mną, tutaj na dole będzie kwiat i ten pejzaż podlaski, będą na aukcji, na domy dziecka, na dom w Ptaszkach dla ludzi chorych na Alzheimera i dla zespół opieki nad głuchoniemymi, tak? Dzieci, dla dzieci głuchoniemych. Także myślę, że możemy tą imprezą przyczynić się również do tego, że pomożemy wielu osobom. Thank you.
Państwa, tak jak już wspomnieliśmy, pejzaż Podlasia, praca Mirka Wieluka, dochód z tej aukcji, pieniądze przeznaczone będą dla ośrodka rehabilitacji dla dzieci niedosłyszących. Przypominamy również o tym, że jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie kupił cegiełki, które rozprowadzają tu przepiękne wolontariuszki, to zachęcamy bardzo do kupienia takiej cegiełki. 40. Nie, 400. Po raz pierwszy. Proszę nie robić mi takich. To ja nie wiem tak. Jeżeli tak było 400, a że tu palec widziałem, to wydawało mi się, że było 5. Ale to może do tego dojdziemy. 400 po raz pierwszy. Jeżeli ktoś z Państwa chce kupić ten obraz albo go zabrać do domu, no. 500. Piękny. Mówiłem, żeby zrobić po 100 i nie bawić się po 10, ale 500 po raz pierwszy. No ja nie wiem, czy słychać jest to uderzenie. No on trochę ma za wysokie strojenie ten bębenek do tych kwot, ale no myślę, że jakoś nam się uda. To 700 po raz pierwszy, 700 po raz drugi i 700 po raz trzeci. Sprzedamy. Brawa dla Pani. Zapraszamy do nas. Nie dość, że ładna, to jeszcze i bogata. Tak to jest. Boże! Wow! Jaka piękna propozycja. Pani zaproponowała, że zapłaci za ten obraz 700 zł i ponownie oddaje go na licytację. Brawo! Także Pan miał ochotę na niego, jest jeszcze szansa. Czyli dziękujemy bardzo, ale proszę Państwa, tak naprawdę dziękujemy brawami gromkimi za taki wspaniały gest. I zaczynamy ponownie licytację tego samego obrazu. Kwota wywoławcza 200 zł. Ja już dużo na temat niego powiedziałem, więc nie będę już mówił, co on przedstawia, więc jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, to proszę bardzo, 200 po raz pierwszy. Przebijamy o 10 zł. Stała śpiewka, czyli 400. 400 po raz pierwszy, 400 po raz drugi. Ktoś tam jeszcze chciał kupić ten obraz, wtedy pamiętam. 500 po raz pierwszy, 500 po raz drugi i 500 po raz trzeci. Sprzedamy. Brawa dla Pana, zapraszamy do nas. Uścisk mistrza. O tak, w tamtą stronę, to reporterzy, proszę. Jest mi przede wszystkim niezwykle miło, że mogę mieć w tej chwili już 9 obraz Mirka w swojej prywatnej, skromnej kolekcji. Dziękuję bardzo. Brawa, dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, ja chciałam serdecznie podziękować wszystkim. Okazało się, że 7 jest niesłychanie szczęśliwą liczbą. I poszczęściło się nam dalej i mam nadzieję, że ta radość, którą ja odczuwam, jest także Państwa udziałem. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz brawa dla tych, którzy kupili i oddali te obrazy i kupili, czyli uzyskaliśmy ogólną kwotę 1200 zł za pejzaż Podlaski. 200 zł po raz pierwszy. Przebijamy 300 po raz pierwszy. Bardzo ładnie się zaczyna. Proszę tak ciągnąć dalej. Ale może ja jeszcze... 500 po raz pierwszy, 500 po raz pierwszy. Brawo! 600 po raz pierwszy. Dobrze, później powiesz. 600 po raz pierwszy, 600 po raz drugi. Może ja powiem, na jaki cel przeznaczam ten obraz. A właśnie. O tym zapomnieliśmy. Byłem kiedyś młody. I wiem, jakie były czasy dla młodych twórców, więc ten obraz przeznaczam dla młodych poetów. Nie obraz, tylko pieniądze za niego. Pieniądze za ten obraz przeznaczam dla klubu poetyckiego Witraż, który mieści się przy Miejskim Ośrodku Kultury. I myślę, że za ten obraz jeden z młodych poetów lub poetka będzie miała wydany tomik wierszy. I myślę, że będziemy go mieć. To skończyliśmy na jakiej kwocie, bo ja nie pamiętam. 600. Czyli kwota 600 zł po raz pierwszy. Muszę uderzyć. 600 po raz pierwszy.
600 po raz drugi. 750 po raz pierwszy za bukiet kwiatów. 750 po raz drugi. I 700. 700. Wytrzymam jeszcze trochę. 700. To jeszcze powtórzę, może niektórzy państwo rozmawiali, nie słyszeli. 700 po raz pierwszy, 700 po raz drugi i 750 po raz, no to muszę od nowa. 750 po raz pierwszy, 750 po raz drugi i 750. O, brawo! 800 po raz pierwszy. 850. Kto to powiedział? Kto to powiedział? 850. Brawo. 850 po raz pierwszy. Ja prosiłbym Państwa o podnoszenie ręki, bo tak ktoś krzyknie 850, ja tutaj przelicytuję, później się nie przyzna. 850 po raz pierwszy. 850 po raz drugi. Ostatnia szansa, żeby kupić obraz zatytułowany bukiet kwiatów. 850 po raz pierwszy, po raz. Zaczynam Agnieszka liczy pieniądze. Pani wybaczy, że czekam, bo tam jedna z pań wyjmuje portponetkę. Portponetkę wyjęła i sprawdza, ile wzięła pieniędzy. Nie. 850 po raz pierwszy, 850 po raz drugi i 850 po raz trzeci. Sprzedam. Brawa dla pani. Zapraszamy do nas. Miło mi, że to właśnie pani kupiła ten obraz. Właśnie to jest pani Sława Grudzińska, gdzie urządzaliśmy wspaniałe grolowisko w Międzyrzecu. Jeszcze za to raz serdecznie dziękuję. I no, część osób była. Tylko żałować. Dziękujemy, brawa dla pani. Że zbliża się wystawa w ramach 450-lecia nadania praw miejskich Siedlcom. W tym oto budynku, w tym muzeum będzie 24, dobrze mówię? 24 wernisaż wszystkich artystów siedleckich, będzie ich ponad 40. Już teraz z panią dyrektor wszystkich zapraszamy. Tu zaproszeń nie będzie, możemy ogłosić to w prasie i w telewizji. Także ten obraz niech będzie moją cegiełką na organizację tego wernisażu i katalogu. Także dla nas wszystkich to jest. Dziękujemy bardzo. Przypominam, że cena wyławcza 200 zł. Cena pierwszej osoby zawsze gorzej. 300 po raz pierwszy. 300 po raz pierwszy. Czekamy na kolejne propozycje. Wiem, że państwo specjalnie tak mnie denerwujecie i tak do ostatniej chwili czekacie. Ale 610 nowych polskich złotych po raz pierwszy. 650 po raz pierwszy. 650 po raz pierwszy. 650 po raz... 650 po raz pierwszy. 650 po raz drugi. I 650... Tutaj jestem. To 650 po raz pierwszy. 650 po raz drugi. I 650... No pani czeka, bo ona tak lubi, jak ja tak ostatnio, gdyby ktoś przebił, no sama siebie nie może. 650 po raz pierwszy, 650 po raz drugi, 650 po raz trzeci sprzedany. Brawa dla pani, zapraszamy do nas. Proszę państwa, ta pani płaci 650 za ten obraz i przeznacza go ponownie na licytację. Brawo! Ta pani pokazuje mi znaki, a ją lubię. 610 po raz pierwszy, 610 po raz drugi, 610 po raz trzeci sprzedany! Brawa! Zapraszamy panią do nas. Możemy poprosić? Mirek chciałby podziękować. Bardzo się cieszę, że właśnie mogę kupić ten obraz. A pieniądze przyniosę jutro. Dobrze, to jest to muzeum na nas wszystkich.
dla wszystkich artystów, którzy w Siedlcach tworzą. Dziękuję pięknie. Czyli brawa dla pani. To są dwa obrazy Mirka, które nas łączą w sposób bezpośredni. Ponieważ Mirek wziął ode mnie dwa zdjęcia tej jednej dziewczyny, takiej bardzo sympatycznej modelki, i zainspirowany tymi zdjęciami przetworzył je w swoim obrazie. Także jest to coś, co na tej wystawie nas tak jakby łączy już wprost bezpośrednio. A jak w ogóle doszło do współpracy między wami? Bo oprócz tego, że łączy was wspólna pasja, to z tego, co mi się wydaje, to jeszcze przyjaźń. To było kiedyś tak, że Beata przyjechała chyba z Mirkiem razem jako przedstawicielka agencji, a Mirek jako właśnie miejscowy artysta. I tak przypadliśmy sobie do gustu. Wiem, że Beata wtedy kanapki przywiozła od razu z własnymi, herbatkę siedliśmy, więc od razu się zaczęła taka miła atmosfera, wiesz, tak. Zresztą ja jakby też albo kogoś akceptuję od razu, albo nie akceptuję w ogóle, więc wiesz, jak wpadło dwoje sympatycznych ludzi, otwartych, szczerych, takich jak ja, to się od razu porozumieliśmy i nie było żadnego problemu. W związku z tym dlatego też jakby mogłem Mirkowi przekazać no, swoje prace, prawda, do przetworzenia, bo żaden artysta nie przekaże komukolwiek innemu, a jeszcze wrogo nastawiony do osoby, czegoś swojego, z czym jest związany, co zrobił, żeby tamten przetwarzał. Ale w momencie właśnie, kiedy ludzie są zaprzyjaźnieni, to takie formy są bardzo ładne i są też twórcze. Bo ja co prawda mogę dokładnie taką samą rzecz w tej chwili zrobić techniką cyfrową. Ale Mirek na przykład, nie znając techniki cyfrowej, ale mając oczywiście olbrzymi talent w ręku, może mógł to zrobić ręcznie. I oboje możemy jakby dojść do podobnego rezultatu. Każdy z osobna. No, to są takie fajne rzeczy. A to jest jedna z bardzo sympatyczniejszych modelek. Mirku, to już druga wystawa zatytułowana Oblicze kobiety. Tym razem zaprosiłeś do udziału w niej jednego z najlepszych fotografików polskich, Jerzego Kośnika. No i cieszę się, że przyjął to zaproszenie. Jest to dla mnie wspaniałe wyróżnienie, że ze mną zrobił tę wystawę. Powiedz, jak doszło do współpracy z Jurkiem? A poznaliśmy się jakiś rok temu w Warszawie i od razu zaprzyjaźniliśmy, gdyż zauważyliśmy wspólne jakieś postawy artystyczne. On w fotografii, a ja w malarstwie. I stąd może ten cykl obrazów z jego zdjęć. Poprosiłem o zdjęcia i dzięki temu kilka obrazów możemy takich zobaczyć, a nie innych. Mirku, skupiasz wokół siebie mnóstwo ludzi. Dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć. Zresztą mamy olbrzymią liczbę sponsorów. Można powiedzieć, że panuje tutaj mecenat nad tobą, skupia się wokół ciebie mecenat ludzi. Jak ty to określasz? Jeżeli wstaję rano, wykonuję dziesiątki telefonów, potem jeżdżę po firmach, rozmawiam, następnie wieczorami jeszcze się spotykam, zaprzyjaźniamy się,
a nocami mam czas na malowanie i jeszcze w tym momencie właśnie w te noce zaskoczyłem wszystkich, bo nikt nie wiedział, że namaluję kilka nowych obrazów, które są nowym cyklem, to właśnie tak ja żyję. To jest takie menedżerstwo i... ale są i praca. A właśnie odnośnie prac, które stworzyłeś ostatnio, nowy cykl, czy możesz coś bliżej powiedzieć, co cię zainspirowało do tego? Myślę, że to jest ten etap, który chwalę sobie. Jest to już to, co chciałbym robić. Jest to połączenie fotografii z malarstwem i dlatego są to takie płaszczyznowe położenia kolorów z czarno-białymi jakby zdjęciami. Tutaj w tym wypadku akurat kobiet, ja to nazywam pejzażami kobiecymi albo oknem na plaży. Lubisz wszystkich zaskakiwać. Co masz w zanadrzu? W zanadrzu mam bal artystyczny w Węgrowie, z również z pokazami mody, z różnymi odmianami. Przed Państwem pani Zofia Czapska, dyrektor muzeum. Jak pani ocenia dzisiejszą imprezę? To jest pierwsza na skalę województwa siedleckiego, można powiedzieć, tego typu impreza. Ja jestem zachwycona w ogóle wernisażem, całą wystawą. Rzeczywiście ma pani rację, to pierwsze na skalę wojewódzką w takim zakresie. Jak pani ocenia dzisiejsze rozpoczęcie, że tak powiem, inaugurację takiej, tej wystawy? Ja bym sobie chciała życzyć, żeby było jak najwięcej takich wystaw. Po prostu ja lubię takie rzeczy i cieszy nas to bardzo właśnie. Ma pani okazję spotykać się z różnymi artystami, jak przypadł do gustu pani Mirek? No, kilka znam ja już od dłuższego czasu. Wereda, jeden ze sponsorów Mirka Greluka. Co sądzisz na temat dzisiejszej imprezy, bo takich już miałeś możliwość oglądania wielu? No, mi się to bardzo podoba. Można się tu spotkać ze znajomymi. Zawsze towarzyszą takim wystawom ładne kobiety, ładne obrazy. I jestem bardzo zadowolony, że mogę na takich imprezach
w takich imprezach uczestniczyć. Jak doszło, że tak powiem, do współpracy, bo to można nazwać współpracą, kiedy ty oferujesz Mirkowi pomoc i jesteś jednym ze sponsorów, a w związku z tym no, to jest też dla ciebie i reklama? No po prostu zwrócił się tak prawdopodobnie tak jak do wielu innych sponsorów z prośbą, no i popieram jego działalność, jego malarstwo i na tej zasadzie. Czy nie uważasz, że wracamy do czegoś takiego, że jak gdyby objęliście nad Mirkiem mecenat? No trudno to mówić o mecenacie, ponieważ ma tak wielu sponsorów, że myślę, że każdy w siecach mu pomaga, więc trudno to powiedzieć, że ja no, pomagam mu w miarę swoich możliwości. Dziękuję i życzę dalszej miłej zabawy. Dziękuję bardzo. Witamy. Ostatnio grelowisko było w Międzyrzecu, dzisiaj w Siedlcach. Jak się panu podoba tutaj? To znaczy nie zdążyłem naprawdę się zaznajomić ze wszystkimi, zapoznać z czym? Z tym otoczeniem tutaj. I na dzień dzisiejszy, jak pobędę jeszcze pół godzinki, to wtedy będę mógł powiedzieć, czy jest to porównywalne z moimi, czy mam konkurować, czy nie. Czyli Mirek ma szansę na następne grelowisko w Międzyrzecu. Z miłą chęcią i w to na pewno w tym roku. Cieszę jeszcze i sądzę, że no, w ciągu miesiąca powinienem otworzyć tam już otwarcie, zrobić oficjalne otwarcie u siebie i zrobić imprezę podobną do poprzedniej. A właśnie, a jak wspomina pan poprzednią imprezę? To znaczy było to wyzwanie na mnie i jestem zadowolony, że mogłem zrobić i przy współudziale wszystkich was siedlczan taką imprezę i zdaję sobie sprawę, że to był ewenement na skalę Międzyrzeca przynajmniej, ile nie na skalę regionu naszego, Podlasia. Jestem zadowolony z tego, co było. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Człowiek, no aż po prostu dech zapiera w piersi, który pomaga wszystkim. Jakie pan widzi problemy w Siedlcach i w ogóle na terenie? To znaczy w kwestii sponsorowania ludzi i instytucji potrzebujących, tak to rozumiem. Znaczy w ogóle moja główna profesja niejako to jest wiadomo jaka, prowadzę firmę handlową, a Neptun, właśnie, a owszem w ramach takich, na ile pozwalają przepisy, czyli tą jedną część swojego dochodu, który mogę włożyć w koszty niejako, bardzo chętnie przeznaczam dla instytucji osób potrzebujących pomocy. Gdyby przepisy naturalnie były bardziej korzystne w tym względzie, moja hojność byłaby niewątpliwie większa. Jak wiadomo, powiększył pan swoją galerię, że tak powiem, obrazów Mirka dzisiaj. O, który? Tak jak powiedziałem już wcześniej, o 9 obraz. Być może, że jeszcze będę miał sposobność uczestniczenia w tego typu imprezach. Być może, jeżeli naturalnie zaobserwuję coś, co wejdzie mi w oko, że tak powiem, to moja galeria powiększy się o następny 10 obraz. Mamy nadzieję, że spotkamy pana na kolejnej imprezie, nie tylko Mirka Kreluka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.